But how time is how much time is left today? It's 10 hours. 10 hours and you're like this? I sleep 9. It's better to sleep during the day, not to during the game. That's true. Yeah. I sleep 9. Now after lunch, no, I'm gonna sleep 1 hour. You can sleep even during the game. 1-2 action is not problem. But for me, if I sleep 1-2 action, it's 0-1-0-2. Cały plan, jeśli chodzi o logistykę, był przygotowany już dużo wcześniej. My jako sztab motoryczno-medyczny i Legia Lab wydaliśmy odpowiednie rekomendacje. Przygotowaliśmy dla zawodników dużo informacji związanych z temperaturą, z tym, jak przygotować się odpowiednio pod względem nawodnienia, jak przygotować się względem snu. No i te wszystkie przekazaliśmy jeszcze przed samym wylotem. To, co robimy teraz, to tak naprawdę realizujemy założony plan i staramy się, aby nie doszło do dużej ilości zmian. Póki co wszystko idzie dość gładko i będziemy po prostu gotowi na ten mecz. Trochę jedziemy tak jak w Polsce, nie z tym czasem jak w Polsce, ale myślę, że będzie ok. Ciężki mecz będzie, ale musimy powalczyć. Jędza, co to było za historia z tymi żurandolami w Katarze? Ale wyszedłem z pokoju, bo bardzo dobrze. Tobi wie, bo kopał po niego, tak? Zapytaj się, co było. O? Powiedz sobie. 2 miliony dolarów musiałem płacić. A co tam chodziło? Graliście w piłę, tak? Na podstawie. Tylko tam było tak, że sufit miał, nie wiem, z 20 metrów, nie? I taki jeden ogromny taki żyrandol. No jakbyś połączył te wszystkie, to jeszcze by był mniejszy, nie? I trener Czesiu mówi, nie kopcie, a tam lewy skrychą o ścianę, tak. Wiesz, jakby zrzucili to, dwie bańki dorsów, no oni mają, nie? Ale mimo wszystko. Trochę by bolało, nie? Ale spoko, ja powiedziałem, że jak coś, to ja bym zapłacił. Nie wiem, czy słyszałeś, ale ponad komplet. Właśnie słyszałem, dlatego mnie to właśnie zastanawia, gdzie oni będą siedzieć tutaj. Albo faktycznie, tak jak Bartek mówił, że może będą na jedno krzesełko dwie osoby przypadają, nie? Bo słyszałem, że ma być sporo więcej niż komplet. Na pewno wiadomo, że wyjdziemy, damy z siebie wszystko. Zrobimy robotę, w Warszawie dokończymy. Będziemy patrzeć dalej, jak tam będą następni przeciwnicy. Oczywiście w to głęboko wierzymy, żeby nie było, że lekceważymy tutaj. Na pewno będzie ciężki mecz, bo jednak specyfika tego miejsca jest dziwna. Jest na pewno, no wiadomo, ta pogoda, ta cała jakby taka aura tutaj jest no, zupełnie inna niż w Polsce, niż nawet w Europie bym powiedział. Znaczy no, teoretycznie dalej to jest Europa, ale tak średnio. No i na pewno będzie szczególnie tutaj ciężki mecz, ale no, nie mam się czego bać, a nie umawiać myślę. What
kind of game should we expect? Very long balls, direct football from them. Also, they will, we know they will give everything from the beginning, but we are ready. I think we can take from here a good result, and special for our friends, our fans, that they came from Warsaw. They, after this long trip, they deserve, so let's make a good game. Little bit nervous, but when I go there, everything is out, so focus in game, and I hope to start like in the league, first game, first win. It's your first time in the first 11? Yes, so we'll see how it's going. I'm here for that, to play like this, so like in the game, start good, and we'll see what happens. Enjoy, go with the ball. Let the ball move, guys, let the ball move. Very important. Come on, guys, it's hot. Everyone knows that it's hot. The weather, we are in Kazakhstan. Now, doesn't matter. We must go outside to play our football. If they fight, we will fight more than them. Okay? Yes, sir. Thank you.
Buen trabajo, amigo. Bravo, bravo. Very tough. It was very difficult game. But in the end, after 2-0 we come back, so that's positive for us. So at home we'll be again very difficult game, but we will give everything that we go to the next round. Bravo Thomas! Josh Warner! Good assist, man. Tough game, right? Yes. A good result finally. Remis jest okej, ale musimy wygrać. Wszystko jest jeszcze otwarte. Tak, tak, tak. Doma zobaczymy na Łacinkowskie. To ciężko. To 5 minut Sahara budzi, o. Taka pogoda. No, bardzo ciepło było. Myślę, że dla każdego było ciężko, ale najważniejsze, że wróciliśmy w tym meczu z 0-2 na 2-2. Ale mieliśmy bardzo dużo sytuacji. Myślę, że mogliśmy zakończyć wygraną te spotkanie. Ale trudno, za tydzień mamy spotkanie u siebie i myślę, że dokończymy działa.